W ogóle sprawdźmy, co on tutaj ma. Tu ma coś, co nie wiem na razie, do czego to służy. Okej, teraz mi powiedzcie... Fuck. Jak to się robi? Jezus, co on zrobił? Trzy, cztery. Kurwa, nie wyszło tak jak chcemy. Czyżby to był pociąg? Ale mi joystick wibruje, Jezu! Chyba nie. Do Majtek jest zabronione. Serio tak pisało, czy mi się wydawało? Jeszcze raz chcę zobaczyć. Da, no to ciśniemy teraz tam. No kurwa, prawie ci już. Jeszcze przeżył, jaki to jest kretyn. Pewnie jeszcze mi się pomyli 20 razy. Samym... Kurwa. Znowu nie ten guzik, je... Nie, nie, wróć. One more time. Tak jest, motherfucker. Zagrody dla świni. You want this track, you can have it for free. You can download the sound as an MP3. You can share it with your friends and burn it on a CD. Then play it in your stereo, cause it's CC. You can turn up the volume, you can blast it loud. You can let the whole town know you're down with the sound. And when they start to crowd around and ask you what's there to see, and you can tell them they can watch it for free. Hej, z tej strony Q i witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Oddworld Apes Odyssey New and Tasty. To jest druga plansza, trzeci odcineczek. Mamy 17 niestety stratowanych ludzi, bo nie miałem pojęcia po prostu, gdzie oni byli. Nie wiem co mam powiedzieć na ten temat. Nie wiem. O kurwa, no i zginąłem, widzicie, przepraszam. Bo mnie zagadujecie, czemu tam były bomby w ogóle? No dobra, nieważne jest. Ciśniem. Uciekaj. Widzicie, mam jednego plusa. A mogę go zategować? Cholera, nie mogę. Szkoda, to było zajebiste w dwójce. Dobra, widzę, że tutaj będziemy się bawić w Jamesa Bonda. Nawet światła z góry lecą. Znaczy, tam widziałem. Zajebiste. Widzicie? Zajebiste to było. Ciekawe, czy jak te światła mnie zobaczą, to mam przesrane. Z drugiej strony to mógłbym tego checkpointa tam zahaczyć. Okej, dziękuję. Dobra, wejdźmy tu. Co tu będzie? Pewnie tam być. No, banał. Okej, no to ciśniemy. A tu? Skakujemy. Troszkę mi żal, że tych 17 umarło, no ale... Tak jak mówiłem na początku, nie będę ratował wszystkich. No widzicie, że i tak wchodzę w ponadprogramowe rzeczy i próbuję coś działać, ale tak jak mówiłem, no nie będę tutaj się za bardzo wysilał. Znaczy, no wysilać się i tak już wysilałem przez ostatnie dwa odcinki, ale nie będę szalał za bardzo. Bo musiałbym non stop siedzieć. Odcinek byłby Speed of the Madanci. Cokolwiek to znaczy. Lubisz stopy? Nie lubisz stop? No chodź. I znowu ucieczka. W sumie o wiele łatwiej się ucieka od niego w tej części niż w tamtej. Widać, że jest szybszy. Hello. Ucieczka! Dobrze, ten skrab się zatrzymuje wtedy, kiedy ja tam wiszę na dole. Uciekajcie se. Wiecie co? Chyba zjebałem.
Ej. Troszkę zjebałem, wydaje mi się, bo tutaj powinienem te nietoperki dla mnie włączyć. Wiecie? O to mi chodzi. Ale co z tego? Próbujemy tak. Też wyszło. Tamten chyba zapomina po prostu o mnie, jak zbyt szybko uciekam, albo po prostu nie jest głodny. Także tak, wracamy tutaj. I to w sumie tyle. Okej, okay, czyli możemy wrócić tutaj, do tych drzwi. Jak na razie ta miejscowa też bardzo ładnie wygląda. Także gratuluję. Szkoda, że tych skrabów się nie da zaatakować, ale... Cóż. Zginąłem w tym momencie, którego nie miałem przejść, jak byłem mały. Wow, widzieliście, kurwa, od Crasha się nauczył tego piruetu, czy what the fuck? Dobry ziomek. Dobra, widzę, że tu w Abie to jednak na tym trudnym poziomie to nic tutaj się nie przychodzi na pałę. Tutaj wszystko trzeba mieć wyliczone, jak zawsze. Tam wygląda, jakby była jakaś głowa czy coś na dole tutaj. No, nieważne, no. Dawać mi go tu. Okej, okay, jump. Jest checkpoint. Tu coś jest? No chyba nie. Nie, chyba nie. Dobra, no to wskakujemy tutaj. Inkantuj tutaj. Co to znaczy? Że co? O, te światła. Coś tam. Aha, wskażą ci rogę. Dobra, dzięki. No to cisnę dalej. Wow, jaka zmiana kamery! Jaka perspektywa, że uciekam z fabryki. Zajebiście. Zajebiście. Idziemy dalej. Wow, filmik! Co z tego, że umie strzelać karkiem, jak nie ma rąk? Wow! Nawet grzyby świecą. Ej, co ty brałeś? Ładnie to wygląda, kurczę. Ciśniemy dalej. Tutaj poinkantujemy trochę, zobaczymy, co to jest. Ukrywaj się w oparach swoich pierdów. Tam jeszcze pisało, tam, tak mi się wydaje. Ups, co to było? Aha, checkpoint to był nowy. Czy kurwa alarm? Ej, ale kiedyś tego nie było. To nie fair, że tam na górze jest to gówno, że przez to nie mogę ten... się bawić w czarodzieja. Nie, nie! Zabili mnie. Tutaj trzeba ninja robić. Normalnie Solid Snake. Nie, tutaj spokojnie. Steady, steady. Kiedy będzie ready, to wtedy go. O, coś takiego. Okej, okay, nie usłyszał. Znaczy usłyszał, ale nie zobaczył. Duch. Jest checkpoint. What? Tego nie było tu kiedyś. Jeszcze jakieś gówno lata, zajebiście. Jezu, jakie to było głupie teraz. Ej, czemu tu są nietoperki? Tam są nietoperki, chyba tam mogę pójść, zobaczymy. Okej,
Tak, mogłem pójść. Jać się, Q Sherlock, zajebiście. To gdzie mnie przeniosło? Kolejne jakieś poronione pomysły tutaj macie? Okej. Wydaje się na pierwszy rzut oka łatwe. Dobra. Jeśli to jest wszystko, ci dwaj to jest wszystko, to zajebiście. Da. Da się spaść? Uciekajcie. To nie wasz przystanek? To tu uciekajcie. Okej, okay, a co to jest? Au. Aha, to jest to, jakbym coś zjebał. Dobra, tak, tak myślałem, ale chciałem się przekonać, czy to nie jest jakaś chamska pułapka, która mnie zaraz zabije. I będę żałował, że to nacisam, ale na szczęście nie. Na szczęście się sprawdziło tak, jak miało się sprawdzić. Czyli tak, przez to, że to było bardzo mądrze ukryte. Przez to... Nie musiałem... Kiedy ta bomba leci na górę? Aha, tak. Kurwa, tu jeszcze coś śpi. No, to nie jest tak słodko. Jezu, to było teraz hardcore. O Jezu. No nie da się iść po prostu. Żem poszedł daleko. Okej. Dobra, o, dobrze jest. Tutaj bierzemy checkpointa. Jakie porąbane. Ale przynajmniej patrzcie, jakie ładne mamy efekty wizualne, jak wybuchają te bomby. Wow. Jezu. To był cud. Da się tutaj na dole iść? Ups. God damn it. Tylko pytanie teraz, co mam zrobić dalej? Mógłby i pójść spać. Idź spać, idź spać, idź spać, idź spać, jest ciemno, idź spać. No come on, pójdziesz spać, czy nie pójdziesz spać? Oho. Ładnie wyglądają te grzybki. I spać teraz pójdziesz, tak? Spać? Spać, 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 spać. Ach, goddammit. O fuck, to nie tak miało wyglądać, goddammit. Pomylił mi się guzik, chciałem się skradać, no ale... Wyszło. Poza tym pamiętam, że te nietoperki potrafią zabijać, więc mam nadzieję, że mnie nie dotkną. Ej, poważnie, te nietopery mogą mi coś zrobić. A czemu mnie tamto nie atakuje? Znaczy, ja się cieszę, że mnie tamto nie atakuje, ale... Dobra, chciałem się upewnić, że tutaj jest spadek. Aha, bo to miga jakoś tak, kurczę, nie, jeszcze nie jestem pewien co do działania tego czegoś, więc się nie wypowiem. Serio? Nie. Aha, na dole było przejście. Tylko, że tam na zielono śmierci.
Da, teraz biegiem, 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 biegiem. Kurwa, nie ten guzik, tędy. Nie! Jezus, usłyszał mnie. Dobra, ciśniemy jeszcze raz. Okej. Kuźwa, znowu mnie usłyszał. God damn it. Ja się za bardzo śpieszę tutaj z tym. Okej. Odwróć się, ziom, odwróć się. Proszę cię, odwróć się. Jump. Tylko teraz nie wiem gdzie. Aha, teraz na górę powinien chyba skoczyć, wiecie? Kuźwa! Miałeś się schylić. A fajne jest to, że jak nie widzi mnie z ekranu tamto coś na górze, to wtedy mogę hipnotyzować, zajebiście, bo to powinno mnie kopnąć. Dobra, tutaj nie będę ryzykował. Będę się strzelał, pewnie pozabijam swoich. Pójdę tutaj. Zgaszę bombę. No i co, i ciśniemy tu. Bierzemy to, typków. Kurwa, zabiłeś mi te... Jezu! Ty frajerze, ty. Zabiję cię. Żartowałem. No i widzicie, pozytywnie muszę powtarzać przez to, że on na antenie mi zabił ziomka. Kolejna próba. Próbujemy teraz jakoś tak fajnie to. Wejdziemy sobie tu, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Jedziemy teraz tam tego ziomka. Wiecie co? Przecież dało się robić taki manewr, jak już wam zaraz mówię. A, rozwalony. Dało się. O, tutaj się dał. Dobra, o to mi chodziło właśnie. Wszystkich powybijam! Aha, tu jest lookout. Tu, kurwa. Q, naucz się wreszcie, że tu jest lookout. God damn it. A ty się, ej, kurwa, cieszysz? Masz to swoje. A teraz chwila prawdy jest. Nasz agent najlepszy idzie. Słuchaj, mogli oni by wszyscy pójść teraz na lewą stronę. O, w ten sposób. Kuźwa, idźcie, o. No i pięknie, o to mi chodziło od samego początku, zajebiście wyszło. Uciekajcie, sesionki. Okej, ale fajnie, że teraz dziękują nawet tym razem. Że jej, thank you i w ogóle. Oła, dzięki. Ciekawe, czy to mi życie jakieś bierze, czy ja mogę zginąć. Przez to, że przez długi czas będą mnie napierdziałać prądami, ale wolę nie próbować, więc never mind. Dobra. Dół ogarnięty. Checkpoint włączony. To ciśniemy tutaj. Naświetla mi ryj. Wow. Oh fuck. Kurczę, ale tam na dole znowu jest jakieś ten przejście do ogarnięcia. Niedobrze. Niedobrze, ja nie wiem teraz, czy tam na dół mogę zejść, czy nie. I to jest... zagwozdka. Ale w sumie nie mam jak się schować tam. Chociaż czekajcie, ja tu mogę włączyć to przecież. Dobra, to jest myśl, Q, jesteś genialny. What the fuck, zobaczył mnie z tak daleka, Boże.
A teraz mi pójdzie jak najdalej. Tyle, że znowu to gówno przeleciało. O Boże. Ale w sumie długo go nie ma. Dobra, to teraz zdążę. Tylko niech pójdzie znowu tak. No, come on, ziom, come on. I teraz w dół. Okej, okay, chowamy się gdzieś tutaj dalej. Dobra, i poczekamy. Tu mnie nie powinno zabić. Nic. Chyba, że te bomby nagle będą... Wow. Tak myślałem, że któraś bomba zacznie tutaj coś podejrzewać. Ale to chyba było tylko chwilowe na szczęście. Dobra. Próbujemy iść w dół. Zobaczymy, czy tu na dole coś jest. Pewnie tak. Jak to śmiesznie wszedł. Się odbił od ściany, kurwa, i tam wpadł. Zajebiste, zajebiste. Cholera. No, to może być teraz ciężkie. Aha, teraz... Nie, nie zabijajcie. Dobra, podejrzewam, że muszę po prostu skoczyć. O, coś w tym stylu. I teraz uciekać. On mnie nie zobaczy, nie zobaczy, nie zobaczy, nie zobaczy. Jest, nie zobaczył. Teraz spieprzać tutaj. Siema, ziom. Co robisz sam? Najpierw obadam teren. Dobra, czysto jest, mogę ich ratować. To nie jest takie łatwe. Znaczy, nie jest takie trudne. Chodźcie. Co mną? Uciekajcie. Dobra. Zawsze jak przechodzę przez takie ukryte przejścia, tym bardziej tutaj teraz, w tej nowej części. Obawiam się, że nie dam rady, ale jednak... Jednak to było łatwe. Oh fuck. To było łatwe, dlatego kurwa dałem się zabić i jeszcze ręka mi się wbiła w podłogę, zajebiście. A teraz byłoby fajnie, gdyby to ogarnął. Chowaj się, Boże Ape, czy ty jesteś mądry w ogóle? Shoot him in the head, shoot him in the head. Okej, okay, i teraz? A w sumie mogę wbiegać. A, to se postrzelałeś się. Szyderczy śmiech Abe'a. Dawaj, szyderczy śmiech Abe, umiesz? Nie to. Chodź do ogniska, spalisz sobie pierda. Dobra, nieważne, ciśniemy na górę. Kuźwa, to są te takie ziomki, co zabijają. Nie ma tu checkpointu, przydałby się. Aha, tam jest, dobra, biorę. Jest. Tak swoją drogą, to tu są te kamyczki, nie? Okej, okay, mam. Jakieś trzy. Je, yeah, wszystkie naraz! Wow, zajebiście. I wskakujemy. Kolejne ukryte przejście. Zobaczmy, czy kolejne wyzwanie będzie ciężkie, czy jednak nie. Dobra, to jedno z tych. Pamiętam kiedyś, męczyłem się na tym w oryginale. To było ciężko. Tu się Abe'a od razu wyrzucało na wprost gościa, który od razu z karabinem był przygotowany i strzelał. Okej,
O fuck. Odsuń się na lewo, proszę cię. A cholera, teraz ten wrócił. Nie, bo ja wiem, co tu trzeba zrobić. Ja to jeszcze pamiętam, ale cholera. Gdyby ich dwóch poszło w pizdu, idźcie obydwoje. Okej. Ups, odwróć się, błagam cię. Fuck. Kurwa, jakie uniki, ja pierdolę. Jezu, to było głupie. To było mega genialnie głupie. Nie, dobra, zejdź na dół. No nie wyszło tak, jak miało być, no. Ale już wkrótce. W sumie to może być mądrzejsze, o, jak zrobimy coś w tym stylu, że ja im powiem, żeby oni się przesunęli w tą stronę. Zobaczymy. Tylko, że obydwoje powinni iść na lewą. Okej. Okej, wyszły, Jezu! Kurwa, oni tam... Ja pierdzielę. Dobra, to jednak nie wyszło, no. Trzeba się puścić. Ej, jak ma złą sytuację, to się puszcza i wtedy już jest lepiej. Ups. Nie, ja tych ziomków sprzątnę zaraz. Zobaczycie, to będzie takie po prostu... pierdolnięcie tamtą bombą na górze. Zobaczycie. Patrzcie teraz tam, tylko patrz. Tak, pozytywnie mam super plan, żeby ich spróbować dać do tego dymu. I wtedy Slick ich nie zauważy, a ja będę mógł sobie zajebiście pójść tam na górę i włączyć bombę. Tylko pytanie, czy to wyjdzie? Nie wyjdzie, oni się powinni inaczej zsynchronizować. Bo ten na dole zbyt szybko wraca, kiedy ten zaczyna dopiero na górze iść w lewo. No kurczę, no. Nie da rady. O, teraz razem idźcie, tak jest. No jest, przynajmniej umarliśmy na 3-4. Dobra, to nie jest jednak ten sposób, trzeba ten drugi zrobić. To już chyba nie do przejścia. Jest.
Wyobraźcie sobie taką akcję serii, jakby takie coś miało miejsce w ogóle, nie wiem, w jakimś więzieniu, czy podczas ucieczki, czy cokolwiek. Nie! O jest! O jest! Zawał! Zawał! No po prostu zawał! A tamten na górze się nie kapnął, że już nie ma swoich pluszaków do bicia. Dobra, idziemy teraz tak. Okej, okay, powolutku teraz, tego nie wolno zjebać. Okej, okay. Ten tu przyjdzie i niech sobie ucieka w lewo. Okej, okay, teraz ja na górę sobie ucieknę. Dobra. Tu mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Jeszcze się schylę specjalnie i w ogóle jestem teraz ninja. I w bombę. Zajebiście. Tylko wiecie co? Tak teraz sobie uświadomiłem, że ja w sumie tych kolesi nie uratuję, bo oni są na dole, a niektóre są na górze, więc... Tak w sumie się zastanawiam, po co ja to zrobiłem wszystko. Czy w ogóle nasze życie ma sens pozytywnie? Nie, nasze życie nie ma sensu. I przynajmniej nie w ten sposób, kiedy jedni są na dole, a wyjście jest na górze. Co, nie mogę im podać ręki, kuźwa, żeby weszli na górę. Boże, Boże. Ale to był normalnie peszek. Spadamy. Czyli pomysł w sumie ten sam, tylko że tym razem zostawimy ich na górze. Będziemy je ściągać na dół. Nie wiem, kurwa, co mi odbiło, żeby myśleć, że to będzie dobry pomysł. To teraz znowu trzeba się synchronizować bardzo dobrze z tym. Najpierw, żeby dostać się do dymku na górze. Potem ich przeniosę na dymek i włączymy bombę. Tak, to będzie zajebisty pomysł. Okej. W sumie to dużo czasu daje, fajnie. Ten na górze strasznie dużo czasu daje. Dobrze, że to się nie dzieje na dole, bo ten na dole to zapierdziała w tom, jakby miał owsiki w tym metalowym tyłku. Albo rdze, hihi. Dobra, bierzemy ich. Szybko, panowie. Okej, okay. I zostańcie tu. A ten też gada z nami. Dobra, niech sobie gada. Kurwa, chyba zjebałem to. Fuck, Jesus, serio? Q, jaki ty jesteś, kurwa, genialny inaczej. O, Jesus, no to teraz to już mamy pozamiatane po prostu. Fajnie, nie. To jest do przejścia, jak najbardziej. Gdyby to jeszcze współpracowało ze mną. Boże, dajcie mi chociaż sekundę na powstanie. Jesus. I teraz. Pięknie, dobra, to jest do przejścia, bo gościu nie był w stanie mnie zauważyć. Teraz znowu czekamy na 5 minut na to, żeby dostać sekundkę wytchnienia. Uwaga. Aj, nie, to nie było. Ale teraz będzie czas. Na górę! Yes! Wyszło! Uciekajcie w pizdu wszyscy, błagam was. Kurwa. Jeszcze tych muszę najpierw opanować. Jesus, spieszaj, dziadu, nie mam czasu na ciebie. Chociaż nie, dobra. Dobra, to jest mądre, żeby najpierw go sprzątnąć. Bo ja w sumie na dół muszę wrócić. Znając życie, jak wszystkich uratuję i wszystko będzie do załatwienia i do przejścia, po prostu spadnę w dół.
Wszyscy jest dobra, uciekamy stąd już na dobre. Błagam, niech się nic teraz nie wydarzy. Okej. Okej, okej. Ape. Proszę uciekać stąd. Yes! Ło! Pozytywni! Z odcinka na odcinek to jest coraz bardziej intense, fucking intense po prostu. Idziemy do checkpointa jak najszybciej, zapisujemy grę i to będzie koniec w tym odcinku, także mam nadzieję, że wam się podobało. Checkpoint, yes! Wyszło, nareszcie wyszło. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że przez pół odcinka próbowałem wykonać plan, który kiedy mi się udał, okazało się, że był kompletnie bez sensu i nie dawał mi w ogóle możliwości przejścia tego. Ale po ponownym przemyśleniu planu udało się, także przemyślcie swoje postępowanie pozytywnie, kiedy nie zawsze wychodzi. I tak, na pewno wasze postępowanie w postaci dawania łapki w górę i subskrybowania jest zajebiste, tego nawet nie musicie przemyślowywać i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.